jak wynika z zeznań świadków, z zeznań stron, te wszystkie uchybienia, które mogły być naprawione, podejmowano próby ich naprawy. Co do niekompletnej dokumentacji, pan Lenga zeznał, że tak nie było. Były po prostu przekazane 400 egzemplarzy, a następnie nikt nie pokwitał, bo nie było to takim zwyczajowym, tak zazwyczajem, a następnie zwrócono na część dokumentacji niekompletnej. W tym zakresie strona pozwana nie wykazała, jakiej konkretnej dokumentacji brakowało, aby można było mówić o tym, że dokumentacja jest niekompletna. Fakt, że nie ma tutaj notatki ze strony pana Lejasa, bo co nie są również nieuzasadnione przyjęcia, że to był zarzut, który mógłby obarczać około i który to zarzut mógłby uzasadniać wykluczenie tego koła z Polskiego Związku Łowieckiego. Należy podkreślić, że są również zarzuty co do braku jakichś podpisów w protokole przez osoby sporządzające. No w ocenie są tego rodzaju zarzuty, jakkolwiek, bo są zarzutami, sąd tego nie kwestionuje, zresztą strona powodowa też nie kwestionowała. Nie są zarzutami, które uzasadniałyby przyjęcie, że zachodzą podstawy do wykluczenia koła z Polskiego Związku Łowieckiego. Należy podkreślić, że koło łowieckie starało się zastosować do tych zaleceń pokontrolnych. Zapoznano członków z protokołem kontrolnym z 2013 roku, z sierpnia 2016 roku. W tym celu zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie. Następnie zwrócono się również o to drogą pocztową. Można było członków zapoznać z tymi protokołami, a zatem nie można zgodzić się z wyrzutem, że działania organów Wojskowego Koła Łowieckiego powodują, że na przyszłość należy przyjąć, że również nie będzie stosował ustawy, statutu i innych przepisów prawa. Z tym zgodzić się nie można. Faktem jest, że pewne nieprawidłowości, jak wynika ze zeznań świadków, były w czasie, kiedy członkiem zarządu był pan Marczak, ale należy podkreślić, że tutaj członkowie chyba dostrzegli te nieprawidłowości w działaniu, skoro po roku jego działalności został on odwołany. To nie jest tak, że członkowie koła tolerowali nieprawidłowe działanie pana Marczaka. Tutaj jednym z tych naruszeń był fakt, że pan Marczak niezależnie od czego, jak wynika z zeznań świadków, wydawał również upoważnienie na polowanie. To jest nieprawidłowość, ale tutaj odpowiednią jakby sankcję wobec pana Marczaka wyciągnięto w ten sposób, że został odwołany z funkcji członka zarządu koła łowieckiego. W ocenie sądu również braki w kontroli, zarzucane braki, że podczas kontroli łowieckiej w 2014 roku nie dostarczono dokumentacji tych koła. No, sąd przeanalizował ten materiał, który został dostarczony przez stronę pozwaną w zakresie tych kontroli. Należy stwierdzić, że w tym protokole ostatecznie ten protokół jest pozytywny dla koła. Tam ostatecznie nie zauważono, nie dostrzeżono żadnych nieprawidłowości, a zatem no, nie do końca w ocenie sądu jest zasadny ten zarzut co do braku dokumentacji, skoro zdołano dodać protokół, który był pozytywny dla koła. Z tego też względu, zdaniem sądu, te wszelkie naruszenia, jeżeli one nawet były zasadne, nawet ich suma, nawet jeżeli to były drobne naruszenia pojedyncze, suma tych drobnych uchybień nie uzasadniała przyjęcia, że istnieją podstawy do wykluczenia Wojskowego Koła Łowieckiego z Polskiego Związku Łowieckiego. Dlatego też uchwałę naczelnej Rady Łowieckiej i uchwałę ją uprzedzającą należało uchylić. W ocenie sądu w mniejszym postępowaniu należało również rozstrzygnąć o kosztach postępowania i na te koszty składały się opłata od pozwu w wysokości 200 zł, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jak również koszty zastępstwa prawnego. Te koszty zastępstwa prawnego zostały ustalone na podstawie stawki rozporządzenia, gdzie przewiduje się, że dla sprawy o uchylenie uchwały spółdzielni, bo to jest jakby najbliższa przedmiotowo sprawa, za uchylenie uchwały spółdzielni przysługuje należność wysokości dla adwokata w wysokości 360 zł, ale należy pamiętać, że to postępowanie było postępowaniem apelacyjnym i w tym zakresie sąd mógł przyznać jedynie 75% stawki z 360 zł. Stąd też łączna suma kosztów
które sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda, wyniosły 487 zł tytułem zdrowych postępowania. Proszę Państwa, sąd informuje, że od powyższego orzeczenia skarga kasacyjna nie przysługuje, natomiast o sposobie zaskarżenia zdrowych sąd nie pouczał stronę przysługującego zawodowych obowiązków. To wszystko w sprawie dziennikarza. Nie przysługuje, natomiast o sposobie zaskarżenia co do kosztów sąd nie pouczał stronę przez stronę zawodowych obowiązków. To wszystko w sprawie dziennikarza.